Cześć, jestem Ewa Kołodziej, szerzej znana jako ministra kolarstwa. Zajmuję się aktywizacją kobiet w kolarstwie, nie tylko szosowym, bo właśnie teraz wdrażam program na rowerach górskich. Będziemy trenować podjazdy, zjazdy, korzenie, piasek, wszystko. I to taki mam plan na zimowe, przykre, pogodowo miesiące. Ale też chciałabym się przygotować do czegoś, do czego co roku mówię, że się przygotowywuję. Chciałabym ponownie wystartować w jednym z najtrudniejszych wyścigów szosowych w Polsce. Jest to Tatra Road Race. Kiedyś sobie wygrałam swój dystans, swoją kategorię. Chciałabym to powtórzyć. Każdy rok mi pokazuje, że nie mam na to czasu, żeby się przygotowywać. Szukałam miejsca, w którym będę się mogła przygotowywać. Znalazłam takie miejsce, tu jestem, tutaj rozmawiam. Chciałabym odpalić tutaj treningi. I chciałabym podziałać z moją społecznością kobiecą, chciałabym pokazać im miejsce, w którym można zrobić naprawdę dobry trening, naprawdę wymagający trening i chyba to jest to miejsce na świecie. Po pierwsze potrzebuję mieć miejsce, do którego muszę przyjechać, czyli do którego się zobowiązałam, żeby tu przybyć, żeby mieć wytworzoną infrastrukturę, żeby nie odgrzybywać swojego własnego trenażera spod miliona rzeczy, żeby nie szukać wymówek, a dla mnie zawsze przyjście gdzieś jest już uwolnieniem się od wymówek. Potrzebuję, żeby to miejsce było w miarę kameralne i żeby był fajny sprzęt. To, co widzę tutaj, no to są trenażery Wahoo. Ja prywatnie współpracuję, zawodowo współpracuję z Wahoo. W związku z tym to już mnie namówiło do współpracy i myślę, że znajdziemy tutaj przestrzeń i pole do podpisu. Biorąc pod uwagę, że mam bardzo mało czasu, bardzo nieregularny tryb życia, bardzo dużo zajęć, to chciałabym, żeby to miało jakiś plan. Ponieważ zobaczyłam, że tutaj pracuje, w Erzon pracuje profesor Miłosz Czuba, który pomoże się mi przygotować, który mi wyjaśnił i jakby nakreślił, na czym polega hipoksja, jakie profity daje przy okazji regularnego treningu sportowego. Jestem tutaj po prostu.